Stresuję się trochę. O Jezus. Czemu nie mam ostrości na mnie też? Kurwa. Dobra, jebać, w sumie tu jestem gościem tylko. Witamy Państwa bardzo serdecznie, to jest Q&A. Jestem ostry. Tak. Teraz ty jesteś ostry, dobra. No to. No bo ten kwadracik tu za mną. Tak, idzie. Tak, tak, tak. Tu, dobrze. Tu mam taki kwadracik na mordzie, teraz tu jest kwadrat. Zobacz, jak się przykryje, jebać to. Dlaczego ostrości nie ma? I znowu mnie będą opierdalać, że jest kurwa ostrość na moje brwi, czy na chuj wie co. Dobrze, już jest dobrze. On jest kamerzystą, ja tego nie ogarniam. To ja chyba. Q&A, czytamy pytanka. Na grupie napisaliśmy, żebyście zadawali pytania i my będziemy na nie odpowiadać, ale że Lusanka się zjebała Dawidowi. Dawid to kurwa takie żydowskie imię trochę, nie? A to już takie na pedała, zauważyłeś? Kończę. Kurwa, ile Mateuszów znasz? No wszystkie pedały. No kurwa, ty co nagrywa rapy, Mateusz B nie jest pedałem. Nie obrażaj go, on jest bardzo spoko. No właśnie. Dobra, jebać. Wyjebiesz to. Nie, czemu? No wyjeb to. Nie wyjebie. Jak dasz mi buzi w policzek. Zasrałem się. Przechodzimy do pytań, zadawałem pytania na grupce. I wybraliśmy kilka, bo tam serio, kurwa, pytania były różne. Pierwsze pytanie, mam tutaj w ogóle na telefonie, nie wiem czy to będzie widać, mój telefon jest strasznie chujowy, to w ogóle nic nie widać, ale sobie zrobiłem zdjęcie. Pierwsze pytanie od Klaudii Krasoń. Dlaczego akurat z Jachem się tak dobrze dogadujesz? Lenny face, Lenny face. Co? Jak to Lenny face? No tu jest Lenny face. Że niby to... seks? No bo tak, dobrze się dogaduje. Ale skąd oni to wiedzą, Mateuszu? Ja to powiedziałem na wizji? No tak, jesteśmy kurwa na żywo, w studiu kurwa TV. Dlaczego tak dobrze? No bo się kochamy. Mamy dziecko w drodze. Boże. Vlog pełen aluzji, kurwa, nie ogarniecie o co chodzi. Ja mam coś takiego, że ja się patrzę kurwa na podgląd i wy widzicie, że ja się patrzę gdzieś tam w bok, nie? A tu jest taki... Nie, ja się patrzę na podgląd, bo ja chcę patrzeć, czy dobrze wyglądam, nie? Teraz się patrzę w obiektyw, ale nie widzę swojego ryja, kurwa, tutaj, a tu mam podgląd i widzę. Ale dobra, nieważne, kurwa! Pytanie drugie. Od użytkowniczki Angelika Lewandowska. A co jak nie zadam pytania? Zasrałem się. Ja też. Co jak nie zadasz pytania? Nic, to naprawdę, to możesz dać suba. Jak nie dasz suba, to cię znajdziemy. Kolejne pytanie. Natalia Sarna, czy na żywo zachowujecie się tak samo jak na YouTube? Mateusz jest po prostu pojebany i on tak. Się tak zachowuje. Ja tu się zachowuję jak pedał, a w świecie rzeczywistym jestem heteroseksualny. Nie, no nie. Jeszcze większym pedałem. Szczerze? Kurwa nie wiem. Nie, trochę w świecie... Znowu łapię na ciebie ostry, ja się wkurwię zaraz. Dobrze, tak. Stąd może... Ja się patrzę w bok nadal, wiem, że to wkurwia, bym się wkurwiał, jakby ktoś kurwa patrzył tam, a nie patrzył się na mnie. Czy się zachowujemy tak samo w świecie rzeczywistym? Mateusz przychodzi na wykład i... Kurwa! Tak, siadam na wykład tak, i tak, wiesz, tak, profesor tak. Coś mówi, no teraz zbadamy kurwa etymologię słowa, coś tam, kurwa, jaka etymologia! Ja tak naprawdę, nie, chyba w realu jesteśmy bardziej spokojni, przynajmniej ja. Na pewno tak dużo nie bluzgam, to jest internet, ja... Wcale, ja tu... kurwa. No i chuj! A więc no myślę, że trochę się różnimy. W sensie od reala, tu jest real. A tutaj też. Łapię twój ryj, kurwa, a tu... Nie będzie, że reklama, no kurwa, że znowu się sprzedaż. Był kurwa gier opening! Było na umowie, że miałeś zapłacić. No było. Czym, że mieli... No, że to masz takie deale, że ty płacisz. Reklamujesz marki, płacisz ty im. Nie oni tobie. Masz... Ja miałem ostatnio lipę od widzów, że się sprzedałem na gier opening. Jestem sprzedajną kurwą. I mi z tym dobrze. No nie, bo rozpierdolisz! Ej, właśnie, pokaż ją do kadru, pokaż ją do kadru. Chuj, że mieliśmy czytać pytania, jebać no. Moja gitara, cała w lepkach, kurwa mać. Bang, bang, bang. I jest też summer bang, bang. Dobra, jebać, to czytamy pytania. Kurwa, Dawid, tu spokój się. Kolejne pytanie, kurwa, za blisko podszedłem. Kinga, Zróbmy tak, że za każde pytanie, jeżeli chujowo odpowiesz, będziesz musiał podnieść tą sztandę. Kto będzie oceniał, czy ja chujowo oceniam, czy nie? Oni, ale ty już będziesz teraz podnosił, bo wiadomo, że wszystkie twoje odpowiedzi będą... Zajebiste. No tak, no właśnie podnosz. Dlatego, ale wie, to 10, pokaż to. Czekaj, bo jak się boję, żeby coś... To ma 10 kurwa kilo! Już widzę te wycinajcie te fragmenty, już takie... Zróbcie memy. Ja lubię memy w chuj. Siłownia, kurwo. Siłownia! Ale mnie wypierdolą z... Wypierdolą mnie z tego kanału, zobaczycie. Ja kolejne pytanie. Kinga Baechers, kurwa, nie wiem jak się... Przepraszam, ja pierdolę.
Faszczewska? Chyba tak. To w ogóle będą jakieś, o ile będzie mi się chciała to montować, to będą kurwa też takie napisy, kurwa. Jeśli nie, no to chuj. Nie widać cię. Jestem czarny. Kinga zadała pytanie, jakie miasto wolisz, Kraśnik czy Warszawę? To myślę, że to pytanie jest do ciebie, Dawid. Ja pragnę zaznaczyć, że Kraśnik nie jest miastem. To trzeba zaznaczyć jako pierwsze. Ponadto zaznaczmy, że Mateusz nie mieszkał w Kraśniku. Warszawa też nie jest miastem. Mieszkał w Malinkowie po prostu i tak. Tam mieszkał, tak. Znaczy w Kraśniku mieszkałem do 18 roku życia. Potem się przeprowadziłem. Czemu jestem kurwa? No bo się przeprowadziłeś, słoik. A. To, o, słoiku, kurwa! Nie, ja to kończę. A co to jest to? Fasolka po brytońsku. Jakim? Moja twarz, dobra, no mów. Ej, zmieniliśmy się pozycjami. No bo tak czasami wiesz. A, to jest taka interakcja, tak, superakcja, play, akcja, obligacje. Tak, właśnie. No. Jakie było pytanie, kurwa? A, jakie miasto wolę? Nie wiem. Kurwa, no Warszawę chyba. Bo tu są słoiki. A mnie zrobić podwójne nie mam słoików. O kurwa. O, jak to napierdala, czekaj. Ja nie robię podwójnej, zobacz, ja mam tu najebane, kurwa, zobacz. Jeszcze tu było takie zajebiste pytanie. Julia Lizak zadała. O. Lizaczek. Jakie horrory najgorsze obejrzeli? Dobrze czytam? Najgorszy horror, jaki obejrzeliście? Bo Dawid, odpowiedz na to pytanie poważnie. Ja najgorszy horror, jaki obejrzałem, to jest... Yahoo Produkcja Remix How Do You... Nie, żartuję, Dawid. Przepraszam. A i ty puszczasz mój teraz film, żeby pokazać, że to jest horror, tak? Kiedy to jest skinny? Po raz kurwa etny, wciąż widzę te jebane diamenty. Łapię za swój kilo, zaczynam kupować, jestem jak pizze zdrowia. Ewa Kopacz. No i to był kurwa hicior! Czy to był horror? Pytanie to było horror, a nie o hicior. To była bardziej komedia, ja myślę. No, w sumie racja. Najgorszy horror? Mroczne dusze. Najchujowszy horror ever. Dowiedzcie się, wygooglujcie Mroczne dusze. Tak zjebanego horroru nie oglądałem. Nie. Ej, będziemy musieli ściągnąć filtr na białe zęby, bo mam żółte. To na 3-4 test. Boję się. Czekaj. Ja pierdolę, jaka żółć! Nie zrobisz mumciur. Komórką. Pozdro dla kumatych. Zróbcie mumciur kurwa w komentarzach. Wiesz, że ja jestem wyższy od ciebie? Kurwa, bo stanąłeś na palcach. Nie, nazywa. Na gudazie znalazł. Jego. No dzięki. Znaczy, dobra, jeszcze... Czekaj, gdzie teraz stanę. O kurwa. Nie, dobra. Na swoim kutasie. Jeszcze ze dwa pytanka, bo tych pytań było zajebane, tylko po prostu kurwa, no. Resztę na pytań poproszę na Aska. Oni mnie zjebią za to, że ja się patrzę kurwa tam, a nie tutaj. Oni mnie zjebią, no, zakrył podgląd, jest super. Jakich youtuberów oglądamy? Pyta kurwa kto? Pyta kurwa. Kasia Nowakowska. Przepraszam Kasiu za ten prefiks przed twoim imieniem. Jakich youtuberów oglądasz? Tylko tak szczerze, Dawid. Ja wiem, że jest masę dobrych kanałów na polskim YouTubie i naprawdę jest czym wybierać. Wybierz jeden. Oprócz swoich. Możesz wybrać mój. Ty masz kanał na YouTubie? Pozdrawiam Grześków wszystkich. Jakich youtuberów wyglądamy? No co ty zrobiłeś? Wymyślicie, że to było cięcie? A to nie było cięcie. To było ściemnianie nasze. My zawsze ściemniamy na kanał. To było ściemnianie nasze. Ej, jakich youtuberów oglądasz? Dlaczego chodzisz w szapce w domu? Będą komentarze na 100%, założę się. Bo mam chujową grzywkę. I czekaj, dzisiaj... komentarze numer 1. Mateusz, czemu chodzisz w szapce? Komentarz numer 2. Mateusz, czemu się sprzedałeś? Dlaczego albo Jachu, że masz dziki nie ogoliłeś się, Jachu, dlaczego się nie ogoliłeś? Komentarz numer 3. Mateusz, dlaczego masz zęby żółte? No to na pewno. Komentarz numer 4. Kiedy Minecraft? O kurde! Jeszcze typu... co to za muzyka w 0.28? No, dzisiaj nie będę wstawiał żadnych muzyk. Jakoś nutę, dobra. Ale tutaj? No na początku, nie wiem, skąd mają o co chodzi. Aha. Ci, którzy będą oglądać teraz, będą wiedzieć, o co chodziło wtedy. Kurwa, koncepcja, zesrałem się. Czekaj, idę się podetrzeć. Dobra, jeszcze z jedno pytanko jebniemy, bo jest 13 kurwa minut. Ja to potnę chyba na dwa części. Ostatnie pytanie. Sorry, było ich dużo, ale kurwa, no na Aska zapraszam, okej? Okay? Ej, właśnie! Jebać bombę. Mam grupę na Facebooku Bomberki Ognistego, będzie link w opisie. I zapraszam tam wszystkich. Dobra, ostatnie pytanie. Lecimy z ostatnim pytaniem. Klaudia Obuchowska zadała pytanie. Jaki tytuł filmowy
opisuje wasze życie Lenny Face. Kurwa, nie wiem, no o co chodzi z tymi Lenny Face'ami. Jaki tytuł filmowy opisuje... Ona po prostu się uśmiecha, to taki uśmiech jest. Aha, to jest tak, jaki film opisuje wasze życie? Kurwa, nie rozumiem tej minki w ogóle, nie, jak to wygląda, kurwa, tak w rzeczywistości, jakby to sobie tak wyobrazić. Okay. Kurwa, ale porobią zdjęcia z tego, zobaczysz, kurwa, jesteśmy zgubieni w internecie, kurwa, macie. Okej. Okay. Jaki? To było, okay. A to co to było? Kurwa! Dał mnie pierdolę, nie, że ty. Okay. Mów, jaki film opisuje twoją, twoje nędzne, kurwa, życie. To nic nie... O. Teraz się, kurwa, pocałuję, zobaczysz. Całe brązowe majty krzyczę głośno od cholera. Macie, kurwa, każdy, kto chciał fokus na mikrofon, niech będzie fokus na mikrofon. Są takie zdjęcia, kurwa, zazwyczaj, że właśnie widać pół ryja i o co z tym chodzi? Dziewczynki są tak z wyborem. Mateusz, zróbmy sobie zdjęcie, jestem z wyborem, a ty jesteś... A! Jest coś takiego na eventach, to ja jestem tą dziewczynką, czekaj. No. Oczywiście nie mam nic do dziewczynek, czy coś takiego. Tylko zawsze, nie wiem czemu, ale jest taka... Tak, no wolę ciebie, debilu. Kocham cię, zamknij ryj. Dobra, no rób zdjęcie, rób. Jest coś takiego, że ja jestem taką dziewczynką, taką typową, to jest mniejszość, tak? On jest youtuberem bardzo znanym, wyobraźcie to sobie, bo to tak naprawdę nie działa. Nie działa to w rzeczywistości. Ja jestem taką dziewczynką, no i tutaj ja mogę prosić zdjęcie, no proszę, a mogę cię przytulić? Nie ty, kurwo. Trzyma się scenariusza. Dobrze, gdzie? No mów akcja z dziewczynką. Przejdź do tego tematu, no. Podchodzi dziewczynka na evencie. Zazwyczaj do jakiegoś niszowego twórcy internetowego. I prosi o zdjęcie. Chodź tu, bo cię teraz potrzebuję, manekinie pierdolony. I nie żartuję. Nie wiem dlaczego, nie wiem o co z tym chodzi. Podchodzi taka dziewczynka. Jest, kurwa, tyle niższa. Podchodzi, się przytula i robi coś takiego. Nie, to jeszcze chuj, to one robią tak zawsze, patrz. Jeszcze chuj? To gdzie tam chuj, kurwa, zmieszczą? Co ty chcesz? Stań tak, ona zawsze tak robi. O, tak zdjęcie, o tak. Ale ja nie widzę, o co tam chodzi, co? No, że stój tak, no. To z tej strony, byś widział. A ty no majtasz, kurwa. Że tu no. I pół twarzy tak tylko widać. A, no to takie coś, czekaj. O. Ja z moim ulubionym youtuberem, kurwa, no ja pierdolę, no jaram się chuj po prostu, nie? Jak robicie sobie zdjęcia, to róbcie sobie pewne zdjęcia, serio. Ale teraz przyliżę dupę. Zróbcie sobie zdjęcia z youtuberami, ze swoją twarzą, bo ktoś na tym zdjęciu musi wychodzić ładnie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o jakieś tam Q&A i tak dalej. Jeśli się podobało, to będzie więcej. Nie, nie będzie więcej, bo nie mam, kurwa, lustrzanki. Chciałem się ponadto wypromować na jego kanale, ale i tak nikt tego nie ogląda pewnie. I jeszcze u mnie jest fanfiction, my nagrywamy fanfiction razem. Zapraszam na kanał tego chuja. O nie. Nie, no przecież wiesz, że cię kocham. Dam sobie buzi na koniec? Nie. Ale w gudaza. Ja pierdolę. A więc żegnamy się. I to jest jedyny filmik na moim kanale, który będzie w takiej, kurwa, zajebistej jakości video. I audio chyba też. No nie zapowiedz się, kurwo. Co robisz? Kurwa. Dobra, no to kończymy. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę, jemu też, suba też mi dajcie. Nie będę robił czegoś takiego, o, tu się pojawi przycisk, kurwa, sub, tu się pojawi przycisk sub, bo wy wiecie, gdzie jest przycisk sub i ja wam ufam. Kliknijcie go, teraz. Na razie, cześć, hej.